Zostałam poproszona przez osoby, które organizowały tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, właśnie kolskie obchody. W związku z tym, że niedawno wydałam książkę poświęconą żołnierzom wyklętym, którzy działali na pograniczu Wielkopolski i Kujaw, i niektóre osoby były związane akurat z tą konkretną ziemią, stąd pewnie to zaproszenie zostało skierowane do mnie. Od długiego czasu zajmuję się problematyką konspiracji powojennej, najpierw badawczo, potem edukacyjnie, i rzeczywiście zainteresowanie młodego pokolenia jest tą problematyką bardzo duże. Myślę, że pierwsze publikacje, pierwsze filmy, które się pojawiły, pokazywały tych ludzi jako właśnie młodych, gniewnych, zbuntowanych, którzy nie walczyli o wolność i walczyli o nią do końca, byli wierni pewnym ideałom i byli w stanie za te ideały oddać życie. To się chyba młodzieży spodobało, ta właśnie ta nieugiętość w tych ludziach, i szukają wśród nich autorytetów. Sama, organizując różne obchody w Bydgoszczy, w Toruniu, w Grudziądzu, będąc jedną z powiedzmy z organizatorek, zauważyłam, że właśnie młodzi ludzie tym się interesują. Na początku byli to nawet tylko kibice, czyli ta najbardziej zbuntowana młodzież. Natomiast z czasem, jak pojawiało się coraz więcej literatury fachowej, publicystyki, pojawiały się te tematy w prasie, w mediach, młodzież ogólnie odpowiedziała po prostu dużym zainteresowaniem, i do dzisiaj naprawdę jest to zainteresowanie bardzo duże. Myślę, że wiek tych ludzi, których wówczas skazywano na karę śmierci, też był czymś, co do nich przemawia. Oni też mieli po 18-19 lat i ich życie się kończyło. No i warto ich przypomnieć.